Tytuł książki Dariusza Jaronia może być nieco mylący. Nie traktuje ona o historii polskiego himalaizmu, ale opisuje konkretną wyprawę. Rok 1939. Czterech polskich wspinaczy wyjeżdża w Himalaje Garhwalu, aby zdobyć szczyt Nanda Devi East. Nie udało im się uzyskać pozwolenia na Mount Everest, dlatego zadowalają się siedmiotysięcznikiem. Książka szczegółowo opisuje życiorysy czterech śmiałków, przygotowania do wyprawy, jej przebieg oraz to, co z każdym z nich zdarzyło się później. Widać, że autor przekopał się przez góry materiałów źródłowych. Ale szczegółowość ta w pewnym momencie staje się przekleństwem tej książki. Uważam, że cytatami z relacji, listów, artykułów jest nieco przeładowana. Pozycję tę polecić należy historykom zdobywania najwyższych gór, natomiast początkującym adeptom literatury górskiej polecałbym uzbrojenie się w nieco cierpliwości. Dużym walorem polskich himalaistów są zdjęcia ilustrujące ówczesną wyprawę. Podkreślają one, jak bardzo pionierskie to były czasy i jak trudno było zdobyć wiedzę, która dziś jest czymś oczywistym.